Jeśli to oglądasz, zapewne zastanawiasz się, czym w ogóle jest Digital Service Design. Na pewno chcemy w tym kursie wyjaśnić, czym jest usługa, czym jest serwityzacja i dlaczego tak warto w tym momencie analizować i tworzyć usługi w systemie digital. Jeśli już pracujesz nad produktami, usługami w swojej firmie, to na pewno jest kurs dla Ciebie. Jeśli zatem nie pracujesz, a chcesz wywołać jakąś zmianę wewnętrzną w firmie, to ten kurs dostarczy Ci zrozumienia pojęcia Digital Service Design, wiedzy na ten temat oraz umiejętności i kompetencji, które pozwolą Ci wprowadzić te działania w Twojej firmie. Czy da się uczyć o Service Design w formie kursu online? My stwierdziliśmy z Kasią, przygotowując materiały, że tak, jak najbardziej, ale na pewno trzeba pamiętać o czymś, o czym zadbałyśmy, czyli o zdywersyfikowanym formacie. W naszym kursie znajdziesz nie tylko materiały wideo, na których Kasia i ja dzielimy się z Tobą praktycznymi wskazówkami, inspiracjami, ale również podstawowymi pojęciami o teorii Service Design, ale również staramy się wprowadzać bardzo dużo interaktywnych materiałów do naszego kursu. To znaczy, będziesz mieć możliwość indywidualnych konsultacji z nami, gdzie wymienimy się doświadczeniem i rozwiążemy Twoje problemy, oraz masz również możliwość konwersowania i udziału w dyskusji ze wszystkimi kursantami na naszej platformie. A kim jesteśmy my? Ja nazywam się Martyna Tarnawska, jestem Service Design Lead w Socjumani, gdzie zajmuję się obszarem projektowania warsztatów i procesów, łącząc właśnie Service Design z olbrzymią moją pasją, czyli digitalizacją i trendami w tym obszarze. A ja nazywam się Katarzyna Młynarczyk, jestem prezesem Socjumani, którą od kilku lat ukierunkowuję w stronę myślenia usługowego i to samo robię, wymieniając się doświadczeniami i współtworząc usługi dla moich klientów z różnych branż. Zapraszamy.